Przebieg auta to obecnie 13 500 km. Auto posiada filtr cząstek stałych GPF. Jakub eksploatuje pojazd głównie w mieście, poruszając się dynamicznie, często na niskich biegach, z przyspieszeniami spod świateł. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Na stole laboratoryjnym R2D ląduje dziś kolejna przesyłka, tym razem torba z charakterystycznym królikiem, a w niej dwie próbki oleju silnikowego. Inicjatorem dzisiejszego testu jest Jakub, który zgłasza się do nas po raz drugi. Widzowie kanału mogą kojarzyć go z odcinka numer 93, gdzie prezentowaliśmy historię Volkswagena Golfa z 99 roku. Tym razem mamy zupełnie inną opowieść, dużo nowszy samochód, inne warunki eksploatacji i zupełnie inny olej. Obie próbki, które zostały dostarczone do R2D, pochodzą z tego samego oleju, jednej marki i partii. Różni je przebieg i czas pracy w silniku. Próbka numer 1 to świeży olej prosto z tej samej butelki, którą Jakub wykorzystał do zalania silnika. Próbka numer 2 to olej po przebiegu 9500 km. Sprawdzany olej pracował w samochodzie Volkswagen Polo GTI z 2024 roku. Pod maską pracuje jednostka 2.0 TSI generacja 3B o mocy 207 koni mechanicznych, współpracująca z bezpośrednim wtryskiem i skrzynią DSG DQ381. Przebieg auta to obecnie 13 500 km. Auto posiada filtr cząstek stałych GPF. Jakub eksploatuje pojazd głównie w mieście, poruszając się dynamicznie, często na niskich biegach, z przyspieszeniami spod świateł. Aż 80% przebiegu pokonanego na badanym oleju to jazda miejska na krótkich odcinkach, przeważnie poniżej 10 km. Olej nie był uzupełniany, a temperatura pracy silnika nie przekraczała 115 stopni Celsjusza. Zacznijmy od próbki świeżego oleju. Tak jak wspominałem, została pobrana z tej samej butelki, z której Jakub zalewał silnik. Mamy więc pewność, że testujemy dokładnie ten sam produkt, który pracował w silniku. Jest to olej spełniający normę Volkswagena 508/509, czyli 0W20, zalecany do silników TSI z systemami emisji spalin. Na etykiecie producenta wszystkie niezbędne dane zobaczymy je za chwilę na ekranie zbiorczym. Druga próbka to olej, który przepracował 9500 km w wymagających warunkach miejskich. Pojazd był eksploatowany codziennie, ale na krótkich dystansach i z częstym ruszaniem, co może wpływać na degradację dodatków i zmianę lepkości. Jakub zwraca uwagę, że mimo tej intensywnej eksploatacji nie zauważył negatywnych objawów, dlatego zainteresowało go, czy olej rzeczywiście zachował swoje właściwości do końca przebiegu i czy warto rozważyć dłuższy interwał wymiany w przyszłości. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Thank you.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 40 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 180. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta i tutaj taka refleksja, to już chyba z 10 pomiar oleju tego producenta. W zasadzie każdorazowo wychodzą bardzo zbliżone wyniki, są one około 3-4% wyższe niż deklaruje producent. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 38,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 182. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji lepkość nieznacznie zredukowała o kilka procent. Bardzo ładne wyniki, brak niepokojących sygnałów. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu ID od MCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja, rejestracja oraz odczyt plamy. Przeglądamy raport, jakie wnioski: zanieczyszczenia stałe, nota 5 z 9, czyli środek skali, ogólna kondycja oleju, nota 4 z 9-stopniowej skali, woda oraz paliwo na zielono, nieznaczne ilości. W rekomendacjach znajdujemy następujący zapis: obecność dużej ilości pozostałości po spalaniu, a także pogorszenie stanu oleju w stosunku do przebiegu. Tutaj w ramach ciekawostek pokażę Wam również wyniki z testu bibułowego w oparciu o bibułę wewnętrzną R2D. Indywidualnie można sobie zrobić porównanie tych testów i ocenić ich możliwości. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwieni ogólnie bardzo ładne wyniki, natomiast trzeba podkreślić dość mocną degradację dodatków, reszta bez zastrzeżeń. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 87%, czyli wynik bardzo ładny. W przypadku tego samochodu istnieją przesłanki, by rozważyć wydłużenie interwału wymiany oleju. Należy jednak pamiętać, że jest to zawsze decyzja indywidualna, uzależniona od wielu czynników. Jakość oleju silnikowego opiera się na szeregu parametrów. Może się zdarzyć, że niektóre z nich wciąż mieszczą się w normie po określonym przebiegu, podczas gdy inne są już bliskie granicy zużycia lub ją przekroczyły. Dlatego nie da się tu zastosować jednoznacznej odpowiedzi. To zawsze kwestia wyważenia potencjalnych korzyści i ryzyka. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!